The Shape of Water, kształt wody, czyli w zasadzie kolejna tutaj baśń, fantazy ze strony reżysera Del Toro, który, jak wiecie, lubi kreować własne światy, ma naprawdę bardzo ciekawe pomysły, zarówno inscenizacyjne, jak i fabularne, także dzisiaj powiem Wam o tej produkcji. If I told you about her, the princess without voice, what would I say? Produkcja ta dostała aż 13 nominacji do Oscara. Zobaczymy, czy zgarnie jakąś statuetkę i za co. Także na to po prostu sobie jeszcze poczekamy. Aczkolwiek, jeżeli tak by jeszcze na przykład cofnąć się do paru poprzednich produkcji, na przykład Labiryntu Fauna, właśnie tutaj w produkcji też Del Toro, to szczerze powiedziawszy nie podobał mi się aż tak jak Kształt Wody. Znaczy, to była produkcja, która była wykonana naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Była ładna, treściwa i taka przejrzysta i fabularnie też stała na dobrym poziomie. Tylko że troszeczkę się na niej nudziłem w pewnych momentach. Nawet całkiem sporo, tak przez pół filmu. I jakoś nie do końca mnie zaangażowała. A Kształt Wody właśnie wciągnął mnie znacznie bardziej. Z tym, że tutaj w moim odczuciu minusem był sam wątek romantyczny, który się tutaj wkrada, o czym zaraz powiem trochę szerzej. Natomiast ja nie lubię takich typowych romansideł w ogóle, także jak są jakieś, nie wiem, komedie romantyczne, chociaż też ciężko ten film w ogóle porównać do komedii romantycznej, tak? Ale wklada się wątek romantyczny i mimo, że ciężko porównać, to nie do końca po prostu takie filmy mnie kupują, bo one zalatują takim, wiecie, babskim romansidłem trochę, co nie? Tutaj się to odbiera nieco inaczej, ale jednak mimo wszystko jakiś ten taki posmak właśnie tego wątku jakoś tam trąca w pewnym momencie. I po prostu zależy, jakie macie wtedy do tego podejście, to różnie to się odbierze, nie? Eliza, come on. Historia rozgrywa się w zasadzie w laboratorium tajnym, strzeżonym, chyba nawet rządowym. Tak nam mówi opis, nie zagłębiałem się aż tak szczegółowo w te informacje. I tam trafia pewien obiekt. Obiekt, który w zasadzie możecie zobaczyć w zwiastunie, także jak będę Wam puszczał fragmenty, to zauważycie. No jest to w zasadzie taki stwór, no bo jakby to inaczej nazwać. Jak znacie tego reżysera, to wiecie, że on po prostu kreuje różne takie postacie w swoich filmach. Eliza, hurry, hurry. Mamy właśnie te laboratorium. Trafia tam ten nasz stwór, znaleziony gdzieś tam w Ameryce. No i razem z nim przyjeżdża taki szyderczy, stanowczy, można powiedzieć bezwzględny doktor, który no nie jest, że tak powiem, dobrze zżyty z tą kreaturą, ponieważ raczej ma do niego taki stosunek, że jesteś brzydkim, złym potworem, trzeba cię bić, trzeba cię tutaj jakby, że tak powiem, potraktować prądem. Ma taką pałę wielką, czarną, jakkolwiek to brzmi. Po prostu go tam niemiłosiernie źle traktuje, sobie to nazwijmy. No jest takim właśnie chujem doktorem, typowym. To jest postać wykreowana na właśnie typowego takiego zawziętego doktorka, który, wiecie, nie zwraca uwagi na jakieś tam uczucia czy emocje, po prostu jest bezwzględny. She deaf? Mute, sir. She can hear you. You clean that lab, you get out. This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility. No i w tym laboratorium znajdują się dwie sprzątaczki i główna akcja będzie się skupiała na jednej z nich, która jak zobaczyła tego naszego potworka, tę naszą kreaturę, to już od pierwszego momentu poczuła z nim jakąś więź. Nazywa się ona Eliza w filmie i jest niema. Tak więc ze swoim otoczeniem komunikuje się po prostu na migi, ale jak najbardziej słyszy, co ludzie do niej mówią, tak? Tylko nie każdy zna migowy, więc nie każdy będzie ją rozumiał z drugiej strony, co nie? No i narasta tutaj pewna więź pomiędzy tym stworem, a tą naszą główną bohaterką. You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? This creature is intelligent. Capable of language? No w pewnym sensie oni mają coś wspólnego, bo ona jest człowiekiem, on nie, ale na przykład ona ma taki właśnie ubytek, że nie może mówić, że jest trochę inna, wyróżnia się w ogóle, czuje się też taka, można powiedzieć, trochę samotna, z drugiej strony jakby
nie za bardzo też ma jakichś tam, wiecie, przyjaciół czy tak dalej, tylko z ojcem tutaj ma taką silną głównie więź i z nim rozmawia, czy ewentualnie z tą koleżanką właśnie z pracy. No i właśnie to, na co tutaj Del Toro głównie będzie stawiał nacisk, to na budowanie tej relacji między tą kobietą a tym stworkiem, ponieważ oni tutaj mają się trochę ku sobie, jakkolwiek by to nie brzmiało, ale faktycznie tak jest. I może się to wydawać trochę dziwne, jakieś takie niezręczne, prawda? Kobieta, potwór, ale no, ta więź narasta, bo ona nie traktuje go chociażby tak jak ten doktor, czy jak jakiś zły człowiek, tak? Tylko po prostu widzi w nim coś więcej. Widzi tę jego niedoskonałość, ale z drugiej strony podziwia tę jego piękność i po prostu jakby no, chce za wszelką cenę mu pomóc też, no bo on wiadomo jest tam takim eksperymentem po prostu w tym laboratorium, więc jest jakby pod stałym takim zagrożeniem, coś może mu się stać, tak? I tak dalej, więc tutaj jej rola będzie taka, że będzie się z nim zżywała, będzie ta relacja szła naprzód i będzie starała się też tutaj jakby zrobić wszystko, żeby nic mu się nie stało, no bo widzi, że ten doktor po prostu, który się tam nim zajmuje, no jest popierdolony i zagraża temu stworzeniu. Of understanding emotions. Jeżeli chodzi o estetykę tego filmu, aktorstwo czy same jakby ruchy kamery, to tutaj Del Toro generuje, że tak powiem, kreuje wszystko naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To się przyjemnie ogląda, zdjęcia są naprawdę ładne. Sam ten nasz stworek również robi jakieś tam wrażenie, chociaż bardziej chyba jednak oczarował mnie zwiastun, a nie sam film, bo z jednej strony można się jakby całkowicie pochłonąć tą produkcją i ona was kupi, nie będziecie w ogóle zwracali uwagi na jakieś tam niedoskonałości, które mogą się narzucać w trakcie filmu i ten seans po prostu będzie takim naprawdę emocjonującym, wzruszającym przeżyciem, a z drugiej strony można mieć lekki dystans do tego, bo nie każdego kupi szczególnie ten romans właśnie między kobietą a czymś, nazwijmy to, nieludzkim, tak? Może to pewnych ludzi po prostu odpychać, ale też jeżeli idziecie do kina, no to wiedzcie, na co idziecie i na jakiego reżysera film idziecie, więc jakby ja byłem oczywiście tego jak najbardziej świadomy i do stylu Del Toro nic nie mam, wręcz przeciwnie, bardzo go lubię, chociaż nie wszystkie jego filmy, tak to nazwę, mi siadają. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o Shape of Water, naprawdę było całkiem dobrze. When he looks at me, he doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am. Fabuła koniec końców w zasadzie nie była jakaś skomplikowana. Jeżeli chodzi o samego Del Toro, to na pewno nie jest to najlepszy film fabularny, jaki stworzył, bo parę rzeczy po prostu oglądając przewidziałem. Część zwrotów akcji, która niby tam zaskakuje widza, okazuje się, że później wszystko to ma taki wydźwięk bardzo pozytywny i w tego typu filmie to akurat nie jest jakby minusem, tylko że widzowie, którzy są zaznajomieni właśnie z klimatami takimi jak ten, czy z takimi fabułami, w których są podobne jakieś zwroty akcji, to będą w stanie raczej wyłapać to wszystko, co mniej więcej po kolei się będzie działo i troszeczkę to przewidzieć jeszcze przed czasem, tak więc czy jest to minus, to już każdy niech sobie sam odpowie na to pytanie. Dla mnie nie, ale jakby też nie byłem przez to jakiś, wiecie, super zszokowany zwrotami akcji, które się tutaj wydarzały. Może za wyjątkiem jednego, ale to aż szokiem bym tego nie nazwał w sumie. Taki, wiecie, po prostu nieco, a wow. J'avoue, je ne bavais pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous. The natives in the Amazon worship it like a god. Del Toro nie pozostawia w tym filmie miejsca na słabych aktorów, także nie zobaczycie tutaj takich po prostu. Wszyscy, czy w bardziej znaczącej roli, takiej pierwszoplanowej, czy gdzieś z tyłu, z drugoplanowej, dają sobie radę i myślę, że po prostu Del Toro nie pozwoliłby sobie na jakąś słabszą półkę aktorską, bo mogłoby to zepsuć jego film. Get him out. What are you talking about? No. We need to take it apart. Learn how it works. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. Na sam koniec już tylko dodam, że szczerze powiedziawszy, to od samego początku jakby nie byłem w stanie rozszyfrować motywacji tego naszego tutaj potworka. Jakby nie mogłem po prostu się przełamać w takiej kwestii, czy on będzie miał pozytywne intencje, czy może jednak negatywne, że wiecie, że Del Toro tutaj pogra trochę na naszych emocjach, że pokaże nam, że o, biedna kreatura, torturują ją, a wiecie, jak przyjdzie co do czego, to będzie bezwzględny i na przykład sobie zajebie kogoś, nie?
I nie powiem wam oczywiście, jaka jest ta kreatura, jaka jest to postać, jakie ma cechy, żeby wam nie psuć seansu, ale koniec końców nie byłem zawiedziony. Raczej jednak w tym filmie nie oczekujcie jakiejś super rozwałki, tylko tutaj no pierwszy plan to będzie przez znaczną część filmu ten wątek romantyczny, a reszta relacji między tutaj postaciami spadnie po prostu na drugi plan. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh God, it's not even human. Na pewno w uszy rzuci się również bardzo specyficzna muzyka dla tejże produkcji i ogólnie sam świat, jak w wielu, wielu filmach Del Toro, jest bardzo specyficzny, więc tak jak już mówiłem, jeżeli znacie produkcję i kreację tego reżysera, to może będzie trochę znajomo, ale też tak trochę będziecie to odbierali w sposób, że jest inaczej niż w przypadku standardowych filmów lecących w kinie, tak? W takim codziennym repertuarze, bo Del Toro zawsze ma jakieś swoje podejście, zawsze ma swoją wizję i nie da się tak naprawdę moim zdaniem tego stylu podrobić, on po prostu wypada inaczej. Jakbym zobaczył ten film i nie powiedzieliby mi, kto za tym stoi, to ja bym, myślę, na spokojnie od razu rozszyfrował, że to robił Del Toro. If I told you about her, what would I say? I wonder. Od postaci, przez muzykę, poprzez dialogi, przez opowiedzenie historii, przez sposób jej opowiadania, właśnie poprzez prowadzenie kamery i przez jakby wszystkie tutaj aranżacje, kreacje, choreografia, inscenizacja, charakteryzacja. Te elementy połączone z fabułą specyficzną dla tego twórcy mogą po prostu wzbudzić w was emocje i zaangażować was właśnie pod kontekstem i emocjonalnym, i takim fabularnym, także jest to produkcja, która może się naprawdę bardzo, bardzo podobać, przynajmniej dla większości ludzi i dla fanów Del Toro, moim zdaniem na pewno. Także moja ocena to jest 6 na 10, ponieważ jakby ten wątek romantyczny troszeczkę mnie wybijał tutaj też z rytmu. Może on jest nie do końca jakby też rozbudowany z drugiej strony, bo jakby no 2 godziny aż dostajemy, właśnie twórcy nam serwują 2-godzinny seans i na przełomie tego czasu można było jakby troszeczkę może lepiej to scharakteryzować, czy jeszcze dogłębniej to napisać, żeby to wszystko miało jeszcze lepszy wydźwięk, aczkolwiek to nie jest też tak, że to jest łatwa relacja w ogóle, bo jednak to jest relacja człowieka z istotą nieludzką, więc nawet były takie mocniejsze, że tak powiem, zarysowania tej relacji, aczkolwiek jak na, wiecie, wątek taki romantyczny, to moim zdaniem niektóre rzeczy były tutaj jednak pokazane troszeczkę skrótowo, przez co nie do końca właśnie ten wątek sam nie kupował, ale cała reszta filmu jak najbardziej płynąłem, że tak powiem, tak jak woda w tym filmie przez ten seans, tak więc 6 na 10, bo uważam ten film za naprawdę bardzo dobry pod wszelakim względem, ale fabularnie troszeczkę obniżam właśnie przez to i z taką oceną go zostawiam. Dajcie znać koniecznie, czy oglądaliście, jak wam się podobał, jakie mieliście odczucia, czy kupuje was relacja taka, czy jednak nie, czy w ogóle lubicie światy kreowane przez Del Toro i jakie wywiera właśnie wrażenia na was ten reżyser. Możecie też się odnieść do innych filmów, czy wam się bardziej podobały mniej, czy jak się po prostu ustosunkowujecie do innych jego produkcji, tworów. Ode mnie to by było dzisiaj na tyle i czekam na wasze komentarze. Do zobaczenia.